Ostatni dzień maja, Grzegorz Rządu, witam i zapraszam na główne wydanie Silesia Flash. Plaga kradzieży katalizatorów. Złodzieje potrzebują dosłownie kilku minut, żeby wyciąć to urządzenie odpowiedzialne za oczyszczanie spalin. Kierowca może nawet nie wiedzieć, że jeździ bez katalizatora, który czasami jest wart więcej niż samo auto. Sprawców takich kradzieży udaje się zatrzymywać rzadko, chyba że zostaną złapani na gorącym uczynku. Tak jak kilka dni temu dwaj nastolatkowie w Bytomiu. Fatima Orlińska. 17 i 18-latkowie z Bytomia odpowiedzą za usiłowanie kradzieży katalizatora, który chcieli wyciąć z samochodu zaparkowanego na jednej z bytomskich ulic. Uwagę patrolujących nocą miasto funkcjonariuszy policji zwróciło dziwne zachowanie młodych mężczyzn, z których jeden był w kominiarce. Okazało się, że mieli przy sobie narzędzia służące do kradzieży katalizatorów. Tych zgłoszeń jest dosyć sporo. Jest to nie tylko problem naszego miasta, ale ogólnie jest to problem, który występuje na terenie województwa śląskiego. Kradzieży jest sporo, my też staramy się temu zapobiegać i właśnie dlatego takie służby pełnione w nocy i policjanci tutaj są uczulani na osoby, które właśnie gdzieś tam w nocy kręcą się w pobliżu samochodów. Katalizator samochodowy to wciąż pożądany przez złodziei łup. Do tego, jak mówią mechanicy, niestety bardzo łatwy w demontażu, bo można go ukraść w zaledwie kilka minut. Kierowcy w żaden sposób nie są w stanie zabezpieczyć samochodu przed kradzieżą, a w przypadku starszych modeli wartość katalizatora może przewyższać wartość całego samochodu. Są nawet firmy, które odzyskują z nich metale szlachetne, jak platyna, złoto i rod. Proceder kradzieży katalizatorów jest bardzo dobrze nam znany. Nie ma tak naprawdę tygodnia, żeby klient nie zadzwonił, czy nie przyjechał z kradzionym katalizatorem pod samochodem. Bardzo często też jest taki proceder znany nam, że klient sobie sam potrafi go wyciąć, żeby po prostu złodziej go nie ukradł. Tak? I wbrew pozorom kierowca nie zawsze orientuje się, że jego samochód został pozbawiony katalizatora. Najczęstszym powodem wizyty w serwisie jest świecąca się kontrolka silnika na desce rozdzielczej, która podobnie jak specyficzny metaliczny dźwięk pustej puszki może świadczyć, że pojazd padł ofiarą złodziei. Co warto weryfikować, ponieważ katalizator odpowiada za zmniejszenie emisji szkodliwych spalin. Aby sprawdzić działanie, drożność oraz efektywność katalizatora, należy użyć sondy, wsadzić ją w układ wydechowy. Samochód musi osiągnąć optymalne warunki. A jeżeli podczas przeglądu technicznego okaże się, że katalizatora nie ma, samochód nie przejdzie badania okresowego i tym samym nie zostanie dopuszczony do ruchu. Kierowca po wykryciu przez nas takiej usterki jest zobligowany do usunięcia w ciągu 14 dni tej usterki. Do 14 dni jego obowiązkiem jest pojawienie się na badaniu tak zwanym poprawkowym, gdzie diagnosta sprawdzi, czy usterka, w tym przypadku brak lub też modyfikacja katalizatora, zostały usunięte, samochód został doprowadzony do stanu pierwotnego, tak jak został homologowany i wtedy już może legalnie poruszać się po drogach. Po 1995 roku każdy samochód wyjeżdża z fabryki wyposażony w układ kataliczny, a za brak katalizatora policja może kierowcę ukarać mandatem. Złodziejom natomiast grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Woda na kartę w Bytomiu to kolejne miasto w regionie, które wprowadza dla zadłużonych lokatorów socjalnych i komunalnych mieszkań wodomierze przedpłatowe. Wcześniej na taki krok zdecydowało się Jaworzno. O tym, jak to działa i czemu ma służyć, Paweł Jędrusik. Takie urządzenia zostaną zamontowane w wybranych mieszkaniach w Bytomiu już w czerwcu. System działa bardzo prosto. Jeśli ktoś nie zapłaci, nie będzie mógł korzystać z wody. Jest to system, który polega na tym, że w mieszkaniu zamontowany jest wodomierz. Jest to bardzo podobny wodomierz do wodomierza radiowego. Przy czym, żeby uruchomić zużycie wody, konieczne jest wprowadzenie specjalnych kodów. A żeby otrzymać kod, trzeba wcześniej wpłacić pieniądze na podany numer konta. Na takie rozwiązanie Bytom zdecydował się z powodu ogromnego zadłużenia niektórych lokatorów. Rekordzista, który wynajmuje mieszkanie z zasobów gminy, jest dłużny 370 tysięcy złotych. W Bytomiu, jeżeli chodzi o to zadłużenie, to jest teraz około 300 milionów złotych we wszystkich, w samym zasobie komunalnym. W związku z tym to jest duża kwota, przy czym ta kwota z roku na rok de facto maleje, bo w 2019 roku to było 430 milionów. Bytom nie jest pierwszym miastem w regionie, które będzie korzystać z takiego rozwiązania. W 2018 roku podobny system wprowadziło Jaworzno. System sprawdza się bardzo dobrze. Zmniejszyło się przede wszystkim zużycie wody o około szacunkowo 200 do 300 metrów sześciennych miesięcznie. Jednocześnie wszyscy lokatorzy uiszczają w tym momencie opłaty za wodę, ponieważ jeśli ktoś jakby nie nabije sobie tej karty, z której korzysta, no to nie może korzystać z wody.
W Bytomiu jeden kod kosztować będzie 31 zł i 90 groszy. Będzie pozwalał na zużycie 2 m3 wody. Rybnik oszczędza. W czasie wakacji zamknięte będą 2 miejskie baseny, a odkryte kąpielisko zostanie otwarte później niż zwykle. Jak tłumaczą władze miasta, przy wysokich cenach energii i usług zewnętrznych taki krok jest niezbędny. Bartosz Bednarczuk. To ostatnie tygodnie przed zamknięciem 2 miejskich basenów w Rybniku. Entka i akwarium będą nieczynne przez całe wakacje. Powodem są przede wszystkim wysokie koszty, jakie generuje utrzymanie tych obiektów. Zwykle, tak statystycznie, o połowę mniej osób niż zwykle korzystało z tych kąpielisk w tym czasie, stąd decyzja, że akurat to się dzieje w okresie wakacyjnym. Na tymczasowym zamknięciu basenów Mosir w Rybniku zaoszczędzi około 350 tysięcy złotych. Dodatkowo w obu obiektach zostaną przeprowadzone niezbędne remonty. Jeżeli chodzi o entkę, tak w roku ubiegłym, myśmy mieli też przez okres lipca i sierpnia nieczynną entkę z powodu tego, że była generalny remont łaźni i szatni męskiej, a w tym roku robimy dokładnie to samo, tylko że w szatni żeńskiej. To jest wymiana całkowita wszystkich instalacji białych instalacji. Czyli między innymi płytek. Mieszkańcom pozostają więc takie miejsca jak kąpieliska odkryte, czyli na przykład Ruda, która jednak zostanie otwarta nie 1, a dopiero 23 czerwca. Średniowieczny rynek w Raciborzu przejdzie metamorfozę. Rozstrzygnięty został konkurs na koncepcję zagospodarowania centralnego placu, który ma się stać zdecydowanie bardziej zielony. Bartosz Bednarczuk. Mieszkańcy Raciborza lubią spędzać czas na rynku, jednak zaznaczają, że przydałyby się tu pewne zmiany. Cień tylko po tej stronie, a po południu tutaj jest znowu słońce, świeci. Także chociaż parę drzew na środku. Można w tych donicach przecież zasadzić, nie? Były takie fajne krzewy wysokie. Teraz nie ma ani gdzie się schronić od wiatru. Zieleni mało jest. W ogóle nie. Wszystko jest zabetonowane. Pomysły mieszkańców mogą niedługo zostać zrealizowane, bo we wtorek został rozstrzygnięty konkurs na koncepcję zagospodarowania placu, który przejdzie sporą metamorfozę. Raciborski samorząd po raz pierwszy, z tego co wiem, zorganizował konkurs. Dlatego, że mamy złe doświadczenia z tym klasycznym schematem pod tytułem ogłaszamy przetarg i wygrywa najtańszy projekt, bo on wtedy jest raz dobry, a raz nie jest dobry. Zwycięska praca architektów Bartłomieja Święsa, Anny Otlik i Dagmary Żelaznej zakłada nie tylko większe zazielenienie rynku, ale również poprawę nawierzchni, tak by dostosować ją dla osób niepełnosprawnych. Do tego dochodzi również budowa przydomowych ogródków, dzięki którym mieszkańcy zabytkowej części miasta będą mogli odetchnąć w gorące dni. Tak bym powiedział, mądra, inteligentna. Ona zwracała uwagę na bardzo wiele detali, szczegółów, które czasami w tych opracowaniach konkursowych są pomijane, a tutaj z dużą pieczołowitością autorzy podeszli do bardzo wielu zagadnień, szczególnie związanych właśnie z ekologią, z odprowadzeniem wód opadowych, retencją. Zwycięzcy wygrali 50 tysięcy złotych i zyskali prawo do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na projekt przebudowy. Sposobów na rzucenie palenia są setki. Jak mówią palacze, większość z nich jest jednak nieskuteczna. Trudno, żeby było inaczej, skoro do nałogowych palaczy nie trafiają nawet powtarzane przez lekarzy przestrogi, że to prosta droga do raka płuc czy zawału serca. W Światowym Dniu Bez Papierosa przypominamy, dlaczego ten jeden dzień bez tytoniu powinien zamienić się w tydzień, miesiąc, rok, a potem resztę życia. Paweł Jędrusik. Jeszcze nie tak dawno temu palenie papierosów kojarzyło się tylko z popiołem, dymem i brzydkim zapachem. I choć forma zaspokajania głodu nikotynowego przez lata się zmieniła, to nadal jest szkodliwa. Zawał serca, niewydolność serca, kardiomiopatię, schorzenia układu oddechowego, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zaostrzenie astmy, bo nie jest to tylko przyczyna. No, rak płuc, rak oskrzeli, w tym różne inne choroby nowotworowe, na przykład rak jajnika, rak krtani, żołądka, choroba wrzodowa. I choć wszystko to brzmi groźnie, to rzucanie palenia takie proste nie jest, o czym przekonało się już wielu palaczy. Rzucaliśmy, raz w 3 miesiące już nie paliliśmy, ale ciężko jest. Pan próbował? Ja próbowałem, nie paliłem rok czasu, a potem ja mówię, przy żonie znowu człowiek zaczął palić. Niektórzy próbują się oszukiwać, że kiedy zamienią zwykłego papierosa na tego elektronicznego, to będą się truć mniej. Przyjemny zapach nie powinien nikogo zmylić.
Mogę sobie wyobrazić miejsce e-papierosów w sytuacji, w której osoba będąca nałogowym palaczem tytoniu chce zastosować terapię nikotynozastępczą, czyli jest zdecydowana, aby rzucić palenie i przez wyznaczyć sobie termin, stopniowo zmniejszając dawkę po 6, a może na 12 miesiącach, po zamianie na e-papieros całkowicie zrezygnować z nałogu nikotynowego. Badania na ten temat trwają, czy to jest skuteczne. Te badania wymagają długich obserwacji, żeby były jednoznaczne. I o ile niektórzy mogą debatować, które papierosy są bardziej, a które mniej szkodliwe, to wątpliwości nie można mieć co do jednego. Wszystkie szkodzą również naszemu portfelowi. Dlatego warto, by przypadający dziś dzień bez papierosa potrwał dla wielu dłużej niż 24 godziny. Taka była środa. Już teraz zapraszam na jutrzejsze wydania Silesia Flash. Do zobaczenia.